Dzień dobry, ponownie witam Państwa z domu. Oto ciąg dalszy filmu Bazer i spółka na falach krótkich, która opowiada o wojskowych stacjach radiowych. Zanim stacja w ogóle wyjdzie w eter z prawdziwym komunikatem, musi zostać zaplanowana, przygotowana, przetestowana, a następnie wdrożona do eksploatacji. Najpierw określa się od kogo, do kogo, ile i jakich komunikatów należy przesłać. Na tej podstawie rezerwuje się i przydziela zasoby, w tym częstotliwości robocze, które będą później wykorzystywane do pracy. Zazwyczaj można zaobserwować pewien okres pracy stacji, w którym działa już jej marker. Nadajnik pracuje normalnie, ale na razie nie są emitowane żadne komunikaty. Na tym etapie znajduje się obecnie co najmniej jedna stacja radiowa Federacji Rosyjskiej. Nasłuchowcy, którzy początkowo nie znają ani oficjalnych, ani wewnętrznych sygnałów wywoławczych danej stacji, zazwyczaj nadają jej nazwy na podstawie charakterystycznych cech, takich jak brzmienie markera. Na przykład ta stacja zyskała nazwę Erhorn, bo rzeczywiście trochę przypomina trąbienie pneumatycznej trąbki. Stacja nadaje z okolic Smoleńska. Skąd to wiemy? Z namiarów oraz obliczeń sygnałów odbieranych przez odbiorniki definiowane programowo. Nasłuchowcy te emisje znają, dawno określili lokalizację nadajnika, niekiedy także stosowany system antenowy oraz moc. Monitorują oni takie emisje, bo wiedzą, że coś nowego się zaraz wydarzy. W tym czasie Wojska Łączności testują słyszalność i uruchamiają wszystkie procedury związane z dostarczeniem informacji po stronie nadawczej i odbiorczej. Właśnie wtedy mogą zdarzyć się wpadki i nieplanowane wyjścia w eter. Gdy wszystko jest gotowe, łączność zostaje nawiązana i łącze wchodzi w codzienną rutynę komunikacyjną, nawet jeżeli początkowo jest nią tylko nasłuch markera. Oczywiście zawsze możliwe są korekty aktywności i zmiany częstotliwości roboczej. Właśnie to zdarzało się stacji popularnie nazywanej gęś. Oto sygnał jej markera. W rozwój łączności na falach krótkich inwestuje dziś głównie armia rosyjska, bo tylko ona operuje w tak dużym kraju, który równocześnie posiada słabiej rozwiniętą infrastrukturę telekomunikacyjną od krajów zachodnich. Kraje zachodu z powodzeniem korzystają ze światłowodów oraz mikrofalowych radiołączy, gdyż odległości tam są stosunkowo niewielkie. Istnieje także bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura cywilna. W Rosji jest inaczej. Poza miastami mamy do czynienia z olbrzymimi, ale rzadko zaludnionymi obszarami. Tam zapasowa komunikacja na falach krótkich naprawdę ma sens. Jest tania, prosta, stosunkowo niezawodna i niezależna od reszty infrastruktury. Daje przy tym niezłe zasięgi przy niedużych nakładach i da się obsłużyć bez wybitnie kwalifikowanego personelu. Wystarczy nadajnik, odbiornik i anteny. Jak widać, mnóstwo zalet dla dużego kraju takiego jak Rosja. Właśnie dlatego powstało popularne wśród nasłuchowców stwierdzenie, że każdy dłużej nadawany sygnał, choćby pojedyncza fala nośna, po pewnym czasie albo zniknie, albo zacznie emitować komunikaty po rosyjsku. Wokół tych stacji krąży mit, który dotyczy rzekomo nadzwyczaj wielkiej mocy nadawczej, podobno liczonej w megawatach. To nieprawda. Moc jest spora, ale jest typowa dla stacji tej klasy i znacznie mniejsza od radiodyfuzji na falach krótkich. Radiowy obiekt nadawczy Leszczynka, który nadawał audycję Polskiego Radia dla zagranicy, dysponował 8 nadajnikami KRV-120 firmy Tesla o mocy 100 kW każdy. Oto fragment archiwalnego filmu z odwiedzin tego nieistniejącego już ośrodka. Tymczasem w Centrum Łączności w Powarowie, skąd Bazer był nadawany, pracowały nadajniki Mołnia 2M, czyli PKM-15, PKM Pieridaci Karotka Wolnej Magistralnej o mocy 15 kW oraz Mołnia 3, czyli PKM-20 o mocy 20 kW. Oto zdjęcia podobnej instalacji Wojsk Łączności zlokalizowanej na Kubie. Taką moc miały też stacje brzegowe, np. Gdynia Radio. 15 kW to dużo z punktu widzenia łączności amatorskiej, gdzie standardem jest 100-watowy nadajnik, np. taki jak ten. Polscy krótkofalowcy po dopełnieniu odpowiednich formalności mogą jednak korzystać z nadajników o mocy 1,5 kW. Gdy nagrywam ten materiał, właśnie trwają polskie zawody SPDX Contest i część naszych stacji używa wzmacniaczy o takiej mocy, w tym urządzeń adaptowanych z radiostacji R-140 z wojskowego demobilu, takiej jak ta. Słabszy rezerwowy nadajnik rosyjskich centrów łączności używany podczas okna serwisowego jest tylko trochę mocniejszy od niektórych stacji amatorskich. Skąd się zatem wziął ten mit? Być może od bardzo specyficznego sygnału Bazera, przesterowanego z silnymi zakłóceniami basowego, przypominającego pracę jakiejś olbrzymiej maszyny lub może syrenę w lokomotywie, co kojarzy się z dużą mocą.
Jak zatem omawiane stacje mają się do stacji numerycznych? Przede wszystkim pełnią inne funkcje. Inny jest nadawca, inny odbiorca, a także format wiadomości. Odbiór stacji numerycznych odbywa się z założenia na sprzęcie powszechnego użytku, np. na radioodbiorniku podobnej klasy do tego, który właśnie przedstawiam. Dość często odbiór odbywa się w miastach, gdzie można się spodziewać zakłóceń. I właśnie z tego powodu stacje numeryczne muszą mieć silniejszy sygnał. I mają. Stacje wojskowe zakładają potwierdzenie komunikacji w ten czy w inny sposób, co widać często w wiadomościach DLA, emitowanych choćby przez stację DPIP. Stacje numeryczne służą wyłącznie do łączności jednokierunkowej. Wiadomość też ma inny standard. Oto przykład wiadomości stacji numerycznej, przechwyconej przez nas słuchowców i umieszczonej w biuletynie Numbers and Oddities. Jak się zaraz przekonacie, jest odmienna od tej, którą zazwyczaj wysyła stacja wojskowa. Teraz pokrótce o sygnałach wywoławczych i kryptonimach. Brzmi ciekawie. Każda stacja posiada swój znak wywoławczy. Przykładowo polska stacja brzegowa Gdynia Radio używała sygnału SPH na telegrafii, Portishead Radio używała GKA, a statki Stefan Batory i Queen Mary odpowiednio Sierra Papa Yankee Mike i Golf Bravo Tango Tango, czyli SPAM i GBTT. Są to oficjalne znaki wywoławcze, nazywane również sygnałami. Zamknięte sieci komunikacji militarnej stosują wewnętrzne kryptonimy, które nie pokrywają się z oficjalnymi, bo po prostu nie muszą. Stąd w sieciach łączności obserwujemy bardzo różny zestaw kryptonimów, które w komunikacji grają tę samą rolę, co oficjalne znaki, identyfikują stacje w danej chwili, z tym, że tylko dla wtajemniczonych. Oprócz znaków w danej stacji często spotyka się grupowe sygnały wywoławcze, które oznaczają więcej niż jednego odbiorcę. Przykładowe znane na słuchowcom znaki to REO, używany w marynarce wojennej, czy WLHN do wszystkich jednostek. Jeżeli zatem słyszymy wyrażenie postaci KATOK 65 albo Vega 33 i za nim słowa kodowe, to wcale nie musi znaczyć, że to jest kryptonim stacji, która ten komunikat nadaje. Równie dobrze to może być znak wywoławczy całej grupy odbiorców i może oznaczać coś w rodzaju do wszystkich stacji podległych w danej sieci. Oczywiście od każdej reguły są wyjątki. I czasami określenie kryptonimu danej stacji nie jest wcale tak proste, jak się na pozór wydaje. Gdy bazę zaczął nadawać komunikaty, na słuchowcy natychmiast okrzcili tę stację UVB-76, transliterując najczęściej używany wtedy sygnał wywoławczy UZB-76. Podobnie stacji DPIP przypisano znak 8S1 ścia, literowany 8 Siergiej Adin Ściuka. Tymczasem tak naprawdę jest to kryptonim odbiorcy wiadomości. Ta druga stacja posiada kryptonim MEZA-07 i można było go poznać tylko dzięki błędom operatorów w listopadzie ubiegłego roku, którzy prowadzili normalną korespondencję przy włączonym mikrofonie na jednej z relacji, tym razem na 6922 kHz. Kryptonim głosowy całej grupy jednostki łączności w Rostowie nad Donem to Akacja, kryptonim dyżurnego węzła łączności w Kerr-Massif to Debiut, a poprzednio Irtysz. Tak to jest, gdy się zapomina o jednej z podstawowych zasad. Uwaga, nieprzyjaciel podsłuchuje. Przejdźmy do pięciu ważnych słów. Są nimi zona, samolot, rakieta, powietrze i monolit. Najczęściej używane z nich są trzy. Aby zrozumieć ich znaczenie, musicie poznać zasady komunikacji, które obowiązują w rosyjskiej armii od dawna. Nie jestem pewien, czy w Wojsku Polskim w okresie PRL również obowiązywał ten standard, ale wiem na pewno, że w Wojsku Rosyjskim działa do dziś. Służy on do przekazywania rozkazów zakodowanych wewnątrz wiadomości w dokładnie określonym formacie, gdzie występują cyfry oraz słowo kodowe. Wiadomość składa się z informacji o odbiorcy, najczęściej jest to czteroznakowy grupowy sygnał wywoławczy. Po nim następuje pięciocyfrowa grupa kodowa związana z odbiorcą komunikatu, a po niej hasło kodowe i dwie czterocyfrowe grupy oznaczające szczegóły rozkazu. Dekodowanie przekazu odbywa się u odbiorcy przy pomocy odpowiedniego zestawu wiadomości, np. w zaklejonych kopertach. Gdy wiadomość zawiera dane słowo, należy otworzyć odpowiednią kopertę i przekodować cyfry zawarte w komunikacie na prawdziwy rozkaz opisany w dokumencie. Tak działa sygnalizacja o nazwie Monolit. Więcej informacji na jej temat znajdziecie na stronach miłośników nasłuchów skupionych wokół portalu Prium.org. W biuletynach Numbers and Oddities znajdziecie także archiwum wiadomości, które nasłuchowcom udało się odebrać. Nie będzie tak łatwo. Nie każda wiadomość znajduje swoje pokrycie w kopertach. Pewna część komunikatów jest wysyłana tylko po to, żeby zapewnić ruch, ale bez przenoszenia żadnej informacji. Komunikaty te noszą nazwę zona od zonalno-maskirowocznej sabścienia, czyli wiadomości maskujące strefę. Dopóki przeciwnik nie ma dostępu do informacji wewnętrznych, nie może nawet stwierdzić, czy jest to prawdziwy komunikat monolit, czy też zona. Od klasyczne przeciwdziałanie statystycznej
analizie obłożenia danej sieci łączności. Skąd my to wiemy? Otóż gdy eksploratorzy opuszczonych miejsc odwiedzili zlikwidowaną dawną jednostkę wojskową w Powarowie, skąd kiedyś nadawany był sygnał stacji Bazer, znaleźli stary dziennik radiostacji z 2 grudnia. Zapisane tam dokumenty określały wiadomości w sygnalizacji Monolit od stacji IW-9, ale także wiadomości oznaczone jako zona. To były właśnie pozbawione znaczenia komunikaty. Prawdziwym zadaniem tych wiadomości jest kontrola czujności oraz utrudnienie przeciwnikowi analizy statystycznej. Taka analiza prowadzona przez wiele lat umożliwia skojarzenie ze sobą pozornie odległych faktów. Rosjanie prowadzili ją przeciw krajom NATO i każdy z nadajników posiadał odpowiednie dossier, a także listę zdarzeń, które z dużym prawdopodobieństwem będą miały miejsce po emisji. Wysyłanie pustych wiadomości utrudnia ten proces i właśnie po to są wspomniane zony. Poznaliśmy już zonę, teraz opowiem o pozostałych słowach z listy. Wiadomości mogą zawierać informacje o priorytecie. Najniższy z nich to wiadomość zwykła, abyknawienna. Nie posiada ona żadnego oznaczenia pilności. Wyższy priorytet ma wiadomość oznaczona nas jako samolot na telegrafii SML i taki priorytet mają raporty pogodowe zdawane przez statki rosyjskiej marynarki wojennej. Przykładowe wiadomości tego typu można znaleźć również w biuletynach i oto taka wiadomość nadana przez okręt ratowniczy Aleksandr Frołow o znaku RGR-76 do stacji RIT, czyli do dowództwa północnej floty w Siewieromorsku. Wyższy priorytet ma rakieta na telegrafii RKT, jeszcze wyżej znajduje się kod powietrze, czyli po rosyjsku wozduch. Najwyższy priorytet mają wiadomości określone jako monolit i nie posiadają one żadnego oznaczenia w treści wiadomości, ale są poprzedzone na telegrafii 3 znakami X. W łączności morskiej tak oznaczało się krytyczne wiadomości dla żeglugi, np. poważne ostrzeżenia nawigacyjne przed silnym sztormem. Oprócz monolitów w wojskowych sieciach radiowych przesyłane są także normalne wiadomości. Czasami zaszyfrowane, rzadziej nie. Mają swój ustalony format. Są poprzedzone nagłówkiem zawierającym 3-cyfrowy numer seryjny, liczbę grup, dzień miesiąca, czas moskiewski i jeszcze raz 3-cyfrowy numer seryjny, który kończy nagłówek. Jeśli jest to wiadomość pilna, oznaczenie klasy pilności występuje po nagłówku. Następnie podaje się określenie nadawcy poprzedzone FM na telegrafii i od, czyli po polsku od, na fonii. Potem podaje się adresata oznaczonego jako for na telegrafii i dlia na fonii. Później nadaje się wiadomość. Ostatnia grupa wiadomości składa się z dnia miesiąca, pierwsze 2 cyfry, oraz liczby grup, ostatnie 3 cyfry, nie wliczając co tej ostatniej. Jak już wiadomo, te wiadomości również mogą mieć swój priorytet. Wielokrotnie słyszałem wiadomość o priorytecie monolit, poprzedzona na telegrafii 3 x-ami, ale jej format nie wskazywał na to, by stanowiła element sygnalizacji o nazwie monolit. Nikt nie powiedział, że hobby na słuchowca jest proste.